Czym jest inwestowanie? Czy każdy z nas może inwestować? O co chodzi z plastikowym złotem? Joanna Cieśla-Kospalska, zapraszam do rozmowy o tajnikach inwestowania z naszą ekspertką dr Janna Wieprow, menedżerka kierunku ekonomia na Uniwersytecie WSB Meritowe w Wrocławiu, trenerka biznesu, specjalistka z zakresu zarządzania finansami, inwestycji alternatywnych oraz analizy finansowej. Inwestowanie. Termin, który teoretycznie powinniśmy znać, ale myślę, że w praktyce dużo jest mitów gdzieś tam w naszym postrzeganiu inwestowania. Więc moje pierwsze pytanie: czym jest inwestowanie i dlaczego jest to dla nas ważne, dla naszych osobistych finansów? Inwestowanie, najkrócej ujmując, jest to pomnażanie kapitału. Inaczej możemy powiedzieć, że jest to lokowanie kapitału w celu uzyskania korzyści, jakichś zysków w przyszłości. Różnica pomiędzy inwestowaniem a oszczędzaniem jest taka, że inwestowanie jest pewnym kolejnym krokiem, czyli oszczędzamy, gromadzimy pewien kapitał, część tego kapitału możemy potem przeznaczyć na inwestowanie. Jest to pewnego rodzaju rezygnacja z bieżącej konsumpcji, jest rezygnacja z pewnych korzyści, które mamy z posiadania danego kapitału, ale na rzecz przyszłych, wyższych dochodów. Gdybyśmy chcieli zacząć inwestować, jakie są pierwsze zasady, takie podstawowe, które każda osoba zaczynająca inwestowanie powinna znać? Na początku podjęcia takiej, takiej drogi yy, związanej z inwestowaniem, yy, trzeba sobie uświadomić korzyści, które chyba są dość oczywiste dla każdego, ponieważ jesteśmy w stanie. Yy, Pomnożyć nasz majątek dzięki inwestowaniu, no i osiągać takie cele, jakie sobie ustalimy, cele, cele finansowe. Wydaje mi się, że na początku dobrze jest ustalić, obliczyć swój kapitał inwestycyjny, ten kapitał początkowy, czyli jaką kwotą dysponujemy. I chciałabym tutaj bardzo mocno podkreślić, że nie ma to znaczenia, jaki jest to kapitał. Ważne jest, żeby ustalić jego wysokość, znaczy mieć świadomość wysokości kapitału, ale to nie jest żadna konkretna kwota, ponieważ istnieje wiele instrumentów, wiele możliwości, wiele instrumentów finansowych, dzięki którym możemy zainwestować nawet niewielkie kwoty. Zatem, pierwsze, ustal swój kapitał inwestycyjny. Kolejną rzeczą, myślę, że bardzo ważną jest ustalenie swojego akceptowalnego poziomu ryzyka, ponieważ inwestycje Wiążą się z ryzykiem. Każda inwestycja wiąże się z określonym ryzykiem, większym lub mniejszym. Natomiast nasze podejście do ryzyka jest sprawą niezwykle indywidualną. Każdy z nas ma inny apetyt na ryzyko. Niektórzy mają awersję do ryzyka. To będzie w bardzo istotny sposób determinowało wybór naszej inwestycji. Są takie trzy zasadnicze filary inwestowania. Jest to zysk, ryzyko i czas. Zatem zysk, no, to jest potencjalna stopa zwrotu. Też musimy się zastanowić, jakiej stopy zwrotu oczekujemy, czyli jakich zysków oczekujemy. To będzie bardzo mocno wiązało się z ryzykiem, ponieważ ryzyko jest właśnie uzależnione od stopy zwrotu, czyli im wyższa stopa zwrotu, tym. tym im wyższe ryzyko, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu, może w ten sposób. Czyli jeżeli podejmujemy wyższe ryzyko, oczekujemy, że nasze zyski będą wyższe. Na to wszystko nakłada się jeszcze czas, ponieważ oczywiście inne efekty osiągniemy w krótkim czasie, a inne efekty w czasie dłuższym. Zatem myślę, że taką rzeczą, która jest niezwykle istotna przy inwestowaniu, jest właśnie określenie tego poziomu ryzyka i zastanowienie się, jaki. Poziom ryzyka jest dla nas akceptowalny. Dobra informacja jest taka, że ryzykiem można zarządzać. Zatem dywersyfikacja, czyli bardzo słynny cytat Urena Buffetta, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Zatem dywersyfikacja oznacza pewne zróżnicowanie portfela inwestycyjnego. Nie inwestuj wszystkich swoich pieniędzy w jakiś jeden, jeden, jeden instrument finansowy, tylko... Rozdziel to na różnego rodzaju inwestycje. Myślę, że to są takie najbardziej podstawowe zasady. Oczywiście, też rzeczą, która jest tutaj bardzo istotna, to jest wiedza, czyli zdobywanie wiedzy na ten temat, ale bardzo często wiele, wiele osób chciałoby już rozpocząć to inwestowanie, natomiast myślę, że są instrumenty, które nie wymagają aż tak specjalistycznej wiedzy. Myślę, że dobrze jest właśnie na początku tej drogi rozpocząć od tych prostych instrumentów, od instrumentów, które rozumiemy, rozumiemy ich działanie. Nie polecam inwestowania, na przykład od razu wejścia na giełdę i inwestowania na giełdzie, ponieważ tam już trzeba posiadać pewną wiedzę, ale można zacząć od prostszych instrumentów finansowych. Pomoże nam to uniknąć błędów tych początkujących, początkujących inwestorów? Znaczy, jak słyszę błąd, to jakoś od razu. Moim, w mojej głowie pojawia się słowo lekcja, czyli nie traktuję błędów jako coś, co jest negatywne, tylko wręcz pożądane. Ale mogą być kosztowne. Mogą być kosztowne, ale właśnie dlatego mówiłam o ryzyku wcześniej, żeby ustalić ten swój poziom ryzyka, żeby, żeby zainwestować tyle pieniędzy, ile możemy stracić. Zatem, jeżeli podejmujemy działanie, musimy liczyć się z tym, że podejmujemy też ryzyko popełnienia pewnych błędów, ale jeżeli zamienimy te błędy na lekcje, to, to ta perspektywa będzie już zupełnie inna. Jakie są rodzaje inwestycji, takie dostępne dla indywidualnych inwestorów? Generalnie dzielimy inwestycje na inwestycje tradycyjne i alternatywne, natomiast nie ma tutaj bardzo wyraźnej granicy pomiędzy tymi inwestycjami. Ja może spróbuję scharakteryzować takie. Najbardziej popularne rodzaje inwestycji i rozpocznę od inwestycji tradycyjnych, ale będę zwracała też uwagę na to, czy są to inwestycje dobre dla osób właśnie początkujących, czy może już trochę bardziej y, o wyższej, zaawansowanej wiedzy. Myślę, że takim pierwszym wyborem, i bardzo często yy, Wybieranym sposobem inwestowania, ale też jako, jako oszczędzanie, są różnego rodzaju lokaty bankowe. I to jest naj, najprostszy wybór. Tutaj nie musimy posiadać jakiejś wysokiej wiedzy. Natomiast lokaty bankowe, różnego rodzaju lokaty terminowe, strukturyzowane, one charakteryzują się przede wszystkim niskim ryzykiem. No to, to, to też zależy, Na taka strukturyzowana lokata może mieć nieco wyższy poziom ryzyka, ale nadal są to. Bardzo, jest, jest to bardzo niski poziom ryzyka, w związku z tym oczekiwana stopa zwrotu też nie będzie wysoka, ale ona, właśnie te rodzaje inwestycji będą bardzo dobre na, na początek. Czyli możemy po prostu wybrać jakiś jeden z produktów bankowych. Możemy też skorzystać z gotowych produktów inwestycyjnych zarządzanych przez specjalistów, i to również oferują banki. To jest bardzo świetny sposób na to, żeby wejść w świat inwestycji bez podstawowej wiedzy i bez doświadczenia. Czyli my wybieramy sobie pewien program inwestycyjny, pewien produkt inwestycyjny, mamy możliwość wyboru poziomu ryzyka, czyli mamy też wpływ na to, czy te, to ryzyko będzie niskie, średnie czy wysokie. I tym. Mm, Tymi inwestycjami zarządzają specjaliści. Oczywiście musimy się liczyć tutaj z pewnymi prowizjami, co będzie wpływało na, na stopę zwrotu. Natomiast oszczędza nam to czas, nasze zaangażowanie i możemy, na przykład tutaj, bardzo często korzysta się z mechanizmów automatyzacji sztucznej inteligencji. Więc możemy polegać na, na specjalistach, możemy polegać na sztucznej inteligencji, ale nie musimy posiadać właśnie tej specjalistycznej wiedzy. Więc na początku, warto zapytać doradców inwestycyjnych, doradców finansowych banku o tego typu produkty, bo one są właśnie dostępne bardzo często w banku. Inną możliwością i to już może jest krok wyżej, krok dalej, są różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. No, tutaj jest bardzo podobna zasada jak w przypadku tych gotowych produktów inwestycyjnych. To są możemy kupić jednostki takich funduszy, to nie są fundusze notowane na giełdzie. Można wcześniej sobie sprawdzić notowania tych funduszy i funduszy I one, te jednostki funduszy inwestycyjnych nabywane są na przykład w bankach, tak, poprzez pośredników. Tutaj też mamy wybór, pewną możliwość wyboru poziomu ryzyka, który akceptujemy, ponieważ oczywiście taki fundusz będzie dywersyfikował ten portfel, ale też tutaj nie musimy posiadać wysokiej wiedzy, nie musimy mieć bardzo dużego doświadczenia. Ale w związku z tym musimy się liczyć z prowizjami i opłatami za prowadzenie takiego funduszu. Kolejnym grupą inwestycji, bo nie mogę powiedzieć, że jest to jeden rodzaj inwestycji, tylko pewną grupą inwestycji są inwestycje na, na, inwestycje na giełdzie papierów wartościowych, czyli jest to inwestowanie na giełdzie, yy, przeznaczanie części swoich pieniędzy właśnie na zakup instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, ETF-y. Instrumenty pochodne. Tak, tych możliwości jest bardzo wiele, natomiast tutaj konieczne jest już posiadanie konta maklerskiego. Musimy się też liczyć, to, to nawet przy Wyborze różnego rodzaju produktów inwestycyjnych, nie tylko w przypadku giełdy papierów wartościowych, musimy się też liczyć z wypełnieniem ankiety MIFID. Może ja też tak dodam to, ponieważ czasami może być to zaskoczeniem. Ankieta MIFID jest to ankieta, która ma na celu sprofilowanie takiego inwestora, po to, żeby bank czy fundusz mógł odpowiednio dobrać produkty do. Poziomu wiedzy i właśnie tego poziomu akceptowalnego ryzyka dla danego inwestora, dla danej osoby. W związku z tym będziemy poproszeni o wypełnienie tej ankiety i będzie się na przykład bank starał dopasować ofertę do właśnie naszych możliwości. No, to jest taka pewnego rodzaju ochrona przed tym, żebyśmy nie popełnili pewnych błędów i no przede wszystkim chodzi o ryzyko. Zatem jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych, tutaj oprócz tego, że musimy wiedzieć, jak działają pewnego rodzaju instrumenty, czym są te instrumenty, ale musimy także wiedzieć, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, no i jakie decyzje podejmować, i w naszym imieniu podejmuje te decyzje makler. Oczywiście my o tym, o tym decydujemy. To jest, tu jest bardzo wiele różnych możliwości i warto jest. Dokształcić się, zanim się podejmie decyzję. No ale chyba najwięcej doświadczenia właśnie zbieramy w trakcie inwestowania i wtedy też tą wiedzę zgłębiamy, uczymy się i wtedy podejmujemy coraz lepsze decyzje. W przypadku właśnie tych papierów wartościowych. Kolejną grupą inwestycji, bardzo dużą, są tak zwane inwestycje alternatywne. I do tych inwestycji należy inwestycja w sztukę, złoto, srebro. Są to luksusowe alkohole, kolekcje czy kryptowaluty. Ten rynek charakteryzuje się też pewnymi cechami, na które należy zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji. Ryzyko związane z inwestycjami alternatywnymi wynika przede wszystkim z tego, że w dużej części są to fizycznie istniejące aktywa. Czy jest to złoto, czy jest to sztuka, czy są to różnego rodzaju kolekcje, to są to fizycznie istniejące aktywa, no, które musimy Zabezpieczyć, ubezpieczyć, przetransportować, zatem jest to związane z pewnymi kosztami. Kolejną rzeczą, która jest charakterystyczna dla tego rynku, to występowanie różnego rodzaju mod czy trendów. Mhm. Jest akurat trend na danego artystę pytanie, czy, czy będzie tak samo za 10, za 20 lat, bo tutaj warto dodać, że bardzo często rozpatrujemy te inwestycje w kategoriach długoterminowych. Mhm. Tak? Musimy tak na nie, na nie spojrzeć. I co może najważniejsze, to to, że albo musimy posiadać wiedzę ekspercką w większości tych przypadków, lub skorzystać z wiedzy eksperckiej. No, wiadomo, jeżeli korzystamy z wiedzy eksperta, to również jest to związane, związane z poniesieniem kosztów, tak? związanych właśnie z posiadaniem na przykład danych, danych kolekcji. Mogłabym omawiać te wszystkie poszczególne segmenty, być może, by to trwało, to jest w ogóle hmm. temat na odrębny podcast, ponieważ jest to niezwykle rynek interesujący. Natomiast, można wyodrębnić z tego rynku. Właściwie, zwróciłabym uwagę na to, że. Część z tego rynku to są inwestycje emocjonalne, czyli inwestycje, które wiążą się z tym, że oprócz celów finansowych możemy realizować inne cele. Cele emocjonalne, na przykład posiadanie danego przedmiotu. Choć na przykład też myślę, że wartym uwagi jest, są inwestycje w złoto, złoto fizyczne. Mhm. Może parę słów na ten temat, ponieważ jest to temat. Interesujący, bardzo często studenci czy inne osoby mnie o to pytają. Otóż, w przypadku rynku złota czy innych metali szlachetnych, przede wszystkim to złoto fizyczne występuje w formie monet bulionowych, monet inwestycyjnych lub sztabek złota. W przypadku monet bulionowych z reguły są to monety jednouncjowe lub mniejsze. Jedne z bardziej popularnych, monet bulionowych. To, to jest na przykład Krugerrand, czyli moneta um, o takim lekkim zabarwieniu miedzi, ponieważ ma domieszkę, do, do złota jest domieszka miedzi, więc ona ma taki specyficzny y, kolor. Jest to moneta bita w mennicy w RPA y, i oprócz Krugerranda występują też takie monety jak y, australijski kangur, w filharmonicy. Kanadyjski liść klonowy czy nasz polski orzeł bielik. Można zakupić takie, takie monety. Na ogół one występują właśnie w wielkości jedna uncja. Można też kupić czasami mniejsze. Niektóre też występują jako monety srebrne. Koszt takiej jednouncjowej monety to zależy od, od, od tej monety, gdzie została bita. Myślę, że około 10 tysięcy w tej chwili taka moneta kosztuje. No, również możemy kupić Sztabki złota, i one też występują w bardzo wielu rozmiarach. Rynek złota charakteryzuje się tym, że bardzo dobrze zachowują się te ceny w sytuacjach, czy, czy właśnie rosną. Te ceny, w sytuacjach, kiedy występują kryzysy na rynkach finansowych, bo wtedy inwestorzy przerzucają się właśnie na te inwestycje alternatywne, kupują złoto y, jako pewną stabilną inwestycję. Y, natomiast w dłuższej perspektywie, chociaż te ceny mogą się wahać w zależności od sytuacji, no w dłuższej perspektywie ta cena złota. Rośnie. Pamiętam, tak się uśmiecham, słuchacze tego nie widzą, ale tak się uśmiecham, ponieważ pamiętam naszą e, wcześniejszą rozmowę jeszcze sprzed kilku lat. Wtedy tak pamiętam, też był temat złota i mówiła Pani o banku ogródkowym, dobrze zapamiętałam. Nie, chyba. O schowku, ogródko. W każdym razie mówiłyśmy o tym. banku ziemny. Ach, no proszę. <noise> tak, to jest trochę żarcik oczywiście. Bank ziemny chodzi o to, żeby złoto zakopać, ale żeby wiedzieć gdzie, bo oczywiście, jeżeli chodzi o złoto fizyczne, to jest problem z przechowywaniem tego złota. Oczywiście możemy skorzystać ze skrytek bankowych, ale to kosztuje, no więc ja poleciłam bank ziemny wtedy, trochę żartując, że możemy to złoto w ogródku zakopać, tylko właśnie, żeby pamiętać, Trochę, trochę gorzej, trochę inaczej będzie faktycznie z tymi inwestycjami emocjonalnymi, bo często jest tak, że chcemy się po prostu pochwalić, że mamy kolekcję taką czy inną. Specjalnie nie mówię jaką, bo wiem, że pani za chwilę nam opowie, jakie mogą być inwestycje emocjonalne. Niesamowita faktycznie rzeczywiście dosyć sporą część inwestycji alternatywnych stanowią te inwestycje emocjonalne i tak jak wspomniałam wcześniej są to takie inwestycje które oczywiście mamy na uwadze nasz cel finansowy pomnażanie majątku to wszystko co wiąże się z inwestowaniem ale właśnie bardzo wielu inwestorów okazuje się że zwraca uwagę również na inne cele czyli właśnie posiadanie takiego pięknego przedmiotu obcowanie z tym przedmiotem pewien prestiż związany z posiadaniem tym przedmiotem tego przedmiotu no właśnie to, żeby się nim pochwalić. No, faktycznie to można, można nie pomyślałam, że faktycznie może to być jakiś problem, że ktoś dowie się o naszej, naszej kolekcji. No, dlatego też o tym wcześniej mówiłam, że trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć, prawda? Czy ubezpieczyć również, co wiąże się z kosztami. Jakie mamy te inwestycje, czy co należy do inwestycji emocjonalnych? No, jest to. Są to inwestycje w dzieła sztuki, w luksusowe alkohole, takie jak wino, whisky, ale także komiksy, zegarki, biżuteria kolekcjonerska, fotografia, znaczki pocztowe, monety, i mam tutaj na myśli nie monety bulionowe, tylko monety historyczne, ale mogą być to również klocki Lego. Rzemiosła artystyczne, czy przedmioty związane z popkulturą. Mamy y, tutaj ogromny wybór, i bardzo często mówi się, że są to inwestycje w pasje, bo one wiążą się często z naszymi pasjami. Co więcej, uważam, że ta pasja jest konieczna. Może w przypadku y, jest inaczej, y, jeżeli chodzi o rynek sztuki, y, ponieważ jest to największy rynek inwestycji alternatywnych i myślę, że oczywiście część. Inwestorów na tym rynku to będą kolekcjonerzy, to będą osoby, które będą zaangażowane w sztukę, będą znały się na tym, ale bardzo często inwestorzy korzystają w tym przypadku z wiedzy eksperckiej, z doradców dzieł sztuki, osoby, które się specjalizują w wycenie dzieł sztuki, ponieważ jest to naprawdę ogromny rynek i inwestycje w sztukę stanowią część portfela inwestycyjnego, no po prostu dywersyfikują ten portfel. Natomiast wszystkie te inne kolekcje wymagają wiedzy eksperckiej i tak jak wspomniałam, dobrze żeby ten inwestor tą wiedzę posiadał, żeby to była jego pasja, ponieważ tutaj istnieje wiele czynników ryzyka. No na przykład chociażby jakieś falsyfikaty. Tak czyli mm -hmm. trzeba naprawdę znać się na danym rynku, specjalizować się, żeby prawidłowo tą kolekcję budować, no bardzo często też jest taki problem, że niekoniecznie są to przedmioty inwestycyjne, to znaczy one, one taki mają zamiar, ale bardzo często tym kolekcjonerom się trudno rozstać z tymi, mm. z tymi kolekcjami. No oczywiście też bardzo często są to cele inwestycyjne, tak jak wspomniałam, więc... Mm, jest tutaj konieczna pewna prawidłowa wycena, i trzeba na przykład liczyć się z tym, że mogą być te kolekcje, mogą mieć niską płynność, co oznacza y, y, utrudnioną możliwość zamiany tej kolekcji na gotówkę, na pieniądze. Czyli mówiąc krótko, jeżeli mamy jakąś unikatową kolekcję, to. Znaleźć odpowiedniego kupca będzie trudno z dnia na dzień, będzie potrzebny na to czas, więc ta płynność tych kolekcji jest nieco mniejsza. Ale mówiąc może o konkretach, nie jestem w stanie omówić wszystkich tych rynków, ponieważ zajęłoby nam to zbyt wiele czasu, ale może wskażę na, na przykład na komiksy, ponieważ mhm. na tyle stał się to rynek już popularny, że nawet domy aukcyjne mają specjalne departamenty, specjalne aukcje, które właśnie zajmują się aukcjami komiksów. Jeżeli chodzi o rynek polski, to przede wszystkim tacy autorzy jak Henryk Chmielewski, Janusz Christa, czy Mieczysław Wiśniewski to są autorzy takich popularnych komiksów jak Kajko i Kokosz, Kapitan Klos czy Tytus Romek i Atomek. Zresztą właśnie do tej serii należy rekord, jeżeli chodzi o plansze komiksowe, to ja też może jeszcze wyjaśnię czym są plansze mhm. komiksowe. To są te oryginalne rysunki które wykonał autor po to, żeby ten komiks stworzyć. Mówię tutaj o latach 60., 70. XX wieku. W związku z tym nie było grafiki komputerowej mm. i te plansze komiksowe musiały być wykonane ręcznie. Zatem tutaj, właśnie do tytułu Ronka i Jatonka, czyli do tej serii, należy rekord. W 2015 roku został, została ta plansza komiksowa. To była jakaś strona tytułowa, została sprzedana za 75 tysięcy mm -hmm. złotych. Zatem te ceny naprawdę mogą być dość wysokie, Natomiast jeżeli chodzi o komiksy, to one osiągają ceny w granicach 4-6 tysięcy złotych. No też nie tak wcale mhm. mało. Osobną grupą, osobnym departamentem, właśnie w domach aukcyjnych, co też świadczy o tym, że jest to coraz bardziej popularny rynek i jest popyt i podaż na takie rzeczy, y no właśnie te departamenty to zegarki, biżuteria kolekcjonerska, fotografia, moją uwagę przykuły memorabilia, czyli takie przedmioty aukcje związane z przedmiotami pamiątkami związanymi z różnymi dziedzinami kultury. Muzyka, teatr, film. Moim zdaniem ciekawa była aukcja, która się odbyła, to była aukcja rock and roll i tam można było kupić plakaty Płyty, zdjęcia różnych gwiazd muzyki, ale też z różnych plakaty aktorów. Tam były też płyty, mm -hmm. zdjęcia aktorów, muzyków z lat 80. Zatem naprawdę można te kolekcje budować z, z różnych naszych pasji. Myślę, że też bardzo ciekawym rynkiem są klocki Lego. Które nazywane są plastikowym złotem, ponieważ okazuje się, że niektóre kolekcje klocków Lego osiągają y, dość wysokie ceny, ceny złota. Ogromną popularnością cieszą się serie. No, z reguły tak jest, że są to jakieś serie unikatowe, wyjątkowe w krótkich seriach. To dotyczy właściwie wszystkich tych inwestycji w kolekcję. Natomiast w tym przypadku, w przypadku krosków Lego, są to serie związane z filmami takimi jak Gwiezdne Wojny, Harry Potter, Władca Pierścieni czy Piraci z Karaibów. No tutaj nawet. Ym, czytałam o tym, że y, bardzo ważne jest zachowanie pudełka, mm -hmm. w którym znajdują się te klocki Lego. Czyli pudełko nie może być zniszczone, nie może być niestety otwarte, czyli nie można się tymi klockami wcześniej pobawić, o. tylko trzeba je zachować y, właśnie zamknięte. Nawet trzeba je chronić przed promieniami słonecznymi, żeby kolory nie wyblakły, więc tutaj istnieje bardzo wiele zasad. No, ale jednak mamy cenę złota. Ale to za, no, moment, tych... moment. To kupujemy klocki Lego i nie możemy ich złożyć? <laughs> <Bo> możemy! <laughs> Bo ja z kolei słyszałam taką historię, chociaż niekoniecznie w kontekście inwestowania, ale w ogóle posiadania klocków Lego o osobie, która musiała wybudować dodatkowy dom na swoje wszystkie kolekcje. Dom, dom. znaczy no, w sensie, no tak, wiadomo, że domek w każdym razie dodatkowe miejsce, żeby, żeby te swoje klocki przechowywać już złożone, w dobrym miejscu. No myślę, że to była ogromna pasja mhm. i być może akurat osoba, która, której ten przykład dotyczy, nie myślała o klockach Lego w kategoriach inwestycji, tylko mhm. raczej myślała w kategoriach przyjemności. Bardzo często mówi się o klockach Lego, że to są inwestycje czy zakupy sentymentalne. Bardzo wiele osób, które marzyło o klockach Lego na przykład w dzieciństwie lub mhm. bardzo lubiło klocki Lego, często sobie kupuje teraz. A oczywiście czasami pod pretekstem kupowania dzieciom, ale tak naprawdę mhm. kupują ja sobie sobie. Więc tak, ale no właśnie jestem zaskoczona, że z tej pasji wyodrębił się pewien rynek już taki ściśle inwestycyjny, czyli mm. robi się już to ze świadomością dokonywania inwestycji, czyli poluje się na krótkie serie, na jakieś wyjątkowe figurki i no... No nie można otworzyć, to jest chyba największa wada, że nie można się pobawić tymi klockami, ale wtedy nabierają wyższej wartości takie, takie klocki. Wiem też, że z popkulturą, jeżeli chcielibyśmy mieć przedmioty związane, tutaj też możemy, możemy dużo wydać. To znaczy myślę, że dobrym przykładem była ta kolekcja, ta aukcja Rock and Roll, bo takie aukcje powtarzają się i są to związane aukcje właśnie z popkulturą. Tutaj mówię o naszym polskim rynku, ale mogę podać ponieważ ogromny rynek. Jeżeli chodzi o przedmioty związane z popkulturą, to jest rynek amerykański. No i jako przykład mogę podać, że pukiel włosów Elvisa Sleya został sprzedany za ponad 188 tysięcy dolarów. Chciałam zapytać i co teraz z tym dalej, ale zakładam, że do Sejfu albo do banku Ziemnego, tylko żeby wiedzieć, gdzie zakopać. Warto jeszcze wspomnieć o jednej możliwości inwestycyjnej, mianowicie inwestycje w kryptowaluty. Jest to ostatnio bardzo. Gorący temat, bardzo popularny sposób inwestowania pieniędzy. Bardzo wiele osób zadaje mi pytanie, czy warto inwestować w kryptowaluty, czy jest to opłacalne, jakie, jakie są przewidywania dotyczące zachowania kryptowalut, ich cen. Najbardziej popularne. Kryptowaluty to są, to jest Bitcoin i Ethereum, ale mamy ich kilka tysięcy, więc mamy, mamy tutaj ogromne możliwości. Natomiast jest to naprawdę bardzo szeroki temat, ale warto tutaj wspomnieć przede wszystkim, że mamy ogromny potencjał wzrotu, możemy dywersyfikować portfel, to jest pewna innowacja technologiczna. Kryptowaluty mają globalny zasięg, to są ich zalety. Natomiast musimy wziąć pod uwagę ich bardzo wysoką zmienność, bardzo duże ryzyko w związku z tym powstaje inwestycji w kryptowaluty. Musimy również wziąć pod uwagę, że w wielu państwach brakuje regulacji dotyczących kryptowalut, funkcjonowania kryptowalut, ale także należy wziąć pod uwagę takie ryzyko jak: Cyberbezpieczeństwo, czyli musimy wziąć pod uwagę cyberbezpieczeństwo, ataki hakerskie, czyli to wszystko, co jest związane z technologią internetową, czyli konkretnie tutaj chodzi o blockchain. Zatem podsumowując, jest to bardzo dobra możliwość na zdobycie bardzo wysokiej stopy zwrotu, ale jednocześnie musimy wziąć pod uwagę ogromne ryzyko. Może takim bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób początkujących jest to, żeby zainwestować niewielkie kwoty, nawet żeby zainwestować 20-30 złotych, po to, żeby zobaczyć, jak te kryptowaluty funkcjonują, jak działają, jak działa ten rynek i jak bardzo zmienne są te stopy zwrotu. Wszyscy słyszeliśmy takie historie, kiedy na początku w ogóle kryptowalut ktoś zainwestował właśnie kilkanaście dolarów i potem nagle stał się milionerem. Ale dzisiaj też możemy spodziewać się takich efektów? To, czego się możemy spo spodziewać w przypadku kryptowalut, jest chyba nie do przewidzenia. Natomiast faktycznie 10-15 lat temu była to pewna nowość, i nikt nie wiedział, jak się ten rynek będzie zachowywał, i dlatego może ktoś, kto wtedy. Zaryzykował, zainwestował kilka czy kilkanaście dolarów, i jeżeli nie sprzedał w międzyczasie, no chodziło przede wszystkim o bitcoin, no to teraz pewnie ma bardzo, bardzo wysoki ten kapitał. Natomiast to jest bardzo trudne do przewidzenia. Wydaje mi się, że ten rynek nieco, może nie to, że się ustabilizował, bo on jest bardzo zmienny ciągle, ale na pewno nie możemy już oczekiwać tak spektakularnych efektów. Ale tutaj naprawdę bardzo trudno jest to przewidzieć. Osoby, które dopiero zaczynają, które dopiero chcą inwestować, jakie strategie inwestycyjne może im Pani polecić? Jeżeli chodzi o przyjęcie pewnej strategii inwestycyjnej, będzie rzeczywiście ona uzależniona od wieku osób oraz od ich sytuacji życiowej, ich wiedzy na temat inwestowania. W przypadku doboru odpowiedniej strategii, Wydaje mi się, że przede wszystkim warto zadać sobie pytanie o ryzyko, o swój akceptowalny poziom ryzyko, ryzyka oraz o, o kapitał, jaki posiadamy. Ponieważ jeżeli tego kapitału jest nieco mniej, no to będziemy wybierać inne instrumenty finansowe. Wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby po prostu zacząć. I to jest chyba najlepsza, najlepsza rada, żeby się nie bać, żeby podjąć to ryzyko, że Warto to ryzyko podjąć po to, żeby osiągnąć w przyszłości dane efekty, czasami mniej lub bardziej oczekiwane. Strategia, tak jak wspomniałam, będzie uzależniona od tego, w jakim Wieku, w jakiej sytuacji się znajdujemy, i w przypadku osób młodych, takich 20-30-letnich, zazwyczaj takie osoby mają wyższą tolerancję na ryzyko, więc może to jest właśnie czas, żeby podejmować te bardziej ryzykowne inwestycje, ponieważ takie osoby z reguły jeszcze nie mają pewnych obciążeń związanych z, np. z rodziną czy z jakichś obciążeń kredytowych i mają dłuższy horyzont czasowy, czyli mają czas na to, żeby te błędy popełniać, żeby odbudować ten kapitał. No, nieco ta sytuacja się zmienia w sytuacji, kiedy, w obejcie, kiedy jesteśmy już powiedzmy w wieku 30-40 lat, wtedy nasza akceptacja ryzyka może nieco zmaleć, ale to też jest bardzo indywidualne, bo wtedy właśnie bardzo wiele osób dopiero poprzez to, że zdobywają doświadczenie, Uczą się, to też mają wyższą akceptację na ryzyko. No ale na pewno ten horyzont czasowy nieco się skraca, mamy trochę mniej czasu do emerytury, być może będziemy wybierać tutaj bardziej stabilny portfel. Ta sytuacja zmienia się również później, kiedy osiągamy wiek 50-60 lat. Wtedy ten horyzont czasowy, jeżeli chodzi o emeryturę, już jest nieco krótszy. Wtedy z reguły mamy trochę niższą tolerancję na. Ryzyko, w związku z tym y, raczej się będzie opierał ten portfel na y, stabilnych, tradycyjnych instrumentach. Y, aczkolwiek dalej mi się wydaje, że wiedza i doświadczenie powodują y, to, że y, bardziej tolerujemy ryzyko, że jesteśmy w stanie zaakceptować wyższe ryzyko, aczkolwiek to jest naprawdę bardzo indywidualne. Taka złota reguła, taki podstawowy krok, czy też podstawowe kroki, które należy podjąć, żeby osiągnąć swoje cele inwestycyjne. Przede wszystkim podjąć działanie, nie bać się ryzyka, aczkolwiek określić to ryzyko. No i wydaje mi się, że taką bardzo ważną zasadą jest dywersyfikacja, czyli zainwestowanie w różne rodzaje inwestycji i może to, żeby inwestować tyle pieniędzy, ile można stracić. A czy możemy mówić o dochodzie pasywnym jako o elemencie związanym z inwestowaniem? Dochód pasywny jest pewną konsekwencją inwestowania, ponieważ dochód pasywny oznacza sytuację, w której czerpiemy korzyści z wcześniej podjętych decyzji, czyli jest, zgromadziliśmy kapitał, zainwestowaliśmy ten kapitał i teraz możemy czerpać korzyści z, bez zastosowania już naszej pracy czy przy bardzo, okry, bardzo niewielkim zaangażowaniu. Takim przykładem dochodu pasywnego no, są chociażby odsetki z lokaty bankowej, ale też wynajęcie jakiejś nieruchomości, to mogą być też prawa autorskie, na przykład, czyli dochód pasywny no, jest to coś, do, do, do czego wiele osób dąży, czyli żeby móc realizować swoje cele życiowe i jednocześnie mieć zapewnione to bezpieczeństwo finansowe. Temat zrównoważonego rozwoju jest coraz częściej podejmowany. I obejmuje także kwestie finansowe, inwestycyjne. W związku z tym, czym jest inwestowanie zrównoważone? Inwestowanie zrównoważone polega na uwzględnieniu przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie tylko aspektów finansowych, ale również takich czynników jak czynniki środowiskowe, społeczne czy ładu korporacyjnego. Jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe, to na przykład hmm, przedsiębiorstwo, które hmm, Dokonuje inwestycji, czy my dokonujemy inwestycji w takie przedsiębiorstwo, na przykład kupujemy akcję takiego przedsiębiorstwa, możemy sprawdzić, czy na przykład dba o ograniczenie zużycia energii. Czy ta energia, którą wykorzystuje, jest ze źródeł odnawialnych? Jakie jest zużycie wody? Czy jest zarządzanie odpadami? Czyli te wszystkie aspekty środowiskowe. Jak takie przedsiębiorstwo wpływa na. Środowisko. W przypadku aspektów społecznych bierze się pod uwagę, czy przedsiębiorstwo przeciwdziała nierównościom społecznym, czy te inwestycje wspierają spójność społeczną, uwzględniają inwestycje w kapitał ludzki. Jeżeli chodzi o ład korporacyjny, to chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiednie struktury zarządzania. Czy pracownicy są odpowiednio wynagradzani, czy przestrzegane są przepisy prawa podatkowego. Zatem te wszystkie aspekty brane są pod uwagę przy dokonywaniu inwestycji. Najlepszym źródłem wiedzy na temat, jak funkcjonuje takie przedsiębiorstwo, czy na przykład my jesteśmy inwestorami, chcemy zainwestować w akcje, w aplikacje takiego przedsiębiorstwa i chcemy się dowiedzieć, jak ono funkcjonuje w aspekcie zrównoważonego rozwoju, możemy to zrobić, yy, dowiedzieć się tego z raportów z, ze sprawozdawczości niefinansowej. Yy, jest to takie raportowanie, które już jest obowiązkowe dla części przedsiębiorstw w Polsce w Unii Europejskiej, natomiast nawet jeśli nie jest obowiązkowe, to bardzo wiele przedsiębiorstw, już zwraca na to uwagę i również przygotowuje takie raporty. Zatem z tych raportów możemy się dowiedzieć, jak w tych obszarach przedsiębiorstwa funkcjonują i my, jako inwestorzy, możemy podjąć decyzję. Natomiast można jeszcze spotkać się z takim pojęciem inwestowania etycznego. Jest to z kolei podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o nasz indywidualny. Pogląd na to, co jest moralne lub etyczne. Czyli to my decydujemy o, o tym, czy dane inwestowanie jest według nas moralne, etyczne. Takim przykładem może być, że na przykład niektórzy inwestorzy nie inwestują w alkohol. Mhm. To jest takie akurat to jest ich wewnętrzny pogląd. Czyli tutaj przy inwestowaniu etycznym skupiamy się przede wszystkim na tych aspektach etycznych, ale wciąż maksymalizujemy stopę zwrotu przy minimalizacji ryzyka, czyli tak jak się robi przy każdej inwestycji. Natomiast jeszcze pojawił się, pojawiło się jeszcze pojęcie związane właśnie z tym tematem, mianowicie. Impact Investing. Jest to może dosyć trudne do przetłumaczenia na język polski, ale mogłabym to przetłumaczyć jako inwestowanie z uwzględnieniem wpływu społecznego. W tym przypadku inwestorzy nie biorą pod uwagę tylko aspektów finansowych, ale przede wszystkim, jak te inwestycje wpływają na środowisko, w jaki sposób wpływają na relacje społeczne. Zatem, przede wszystkim. Biorą pod uwagę pozytywny wpływ, natomiast nie swój własny zysk. Nawet są w stanie zainwestować w tego typu możliwości inwestycyjne, w te, te inwestycje, nawet jeśli ten zysk byłby potencjalnie mniejszy, a ryzyko wyższe. Zatem tutaj najważniejszym aspektem jest pozytywny wpływ na świat poprzez swoje decyzje finansowe. Tak jak pani mówi, możliwości inwestowania jest mnóstwo. Gdzie szukać informacji? Gdzie nasi słuchacze, słuchaczki mogą szukać informacji tak żeby cały czas się doskonalić w tym temacie i inwestować jak najlepiej? Oczywiście takim źródłem są ogólnie dostępne podcasty, filmiki na różnych portalach i tam można poszukać sobie odpowiednich dla siebie treści. Natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, to bardzo cennym źródłem jest właśnie portal Giełdy Papierów Wartościowych, część edukacyjna, ponieważ oni mają naprawdę bardzo duże zasoby, różnego rodzaju opracowania dotyczące inwestycji, ale nie tylko wyjaśniają. Co, czym jest dany instrument finansowy, ale też w jaki sposób zainwestować. Jest to podzielone na poszczególne instrumenty. Myślę, że jest to niezwykle cenne źródło wiedzy, zwłaszcza dla osób początkujących. Na pewno źródłem wiedzy są studia ekonomiczne, na pewno wybór kierunków związanych właśnie z finansami, z ekonomią. Poszerzy tą wiedzę, ponieważ jest wiele przedmiotów związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, z finansami osobistymi, i na pewno studenci taką wiedzę mogą czerpać właśnie z tych zajęć. Ja może jeszcze tutaj dodam do tej edukacji, że niezwykle uważam, jest ogromna potrzeba edukowania dzieci, dzieci i młodzieży. Dlatego, że edukowanie dzieci z zakresu finansów, pokazywanie im działania, mechanizmów, funkcjonowania daje niezwykłe efekty i mogę to potwierdzić na swoim własnym przykładzie, ponieważ ja mniej lub bardziej intu intuicyjnie, choć świadomie podjęłam decyzję, że będę edukować moje dzieci z zakresu finansów, odkąd była taka możliwość, miały otwarte swoje własne konta, karty, uczyły się zarządzać i mogę powiedzieć na swoim własnym przykładzie, że przynosi to naprawdę spektakularne efekty. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Doktor Janna Wieprow, menedżer kierunku Ekonomia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu